Witajcie moi kochani, do tej pory wszelkie informacje dotyczące duszpasterstwa młodzieży archidiecezji poznańskiej były przekazywane w formie wiadomości tekstowych na social mediach po to, żeby to było jasne i klarowne. Jednak stwierdziliśmy, że może ożywimy to wszystko i postaramy się w jakiś sposób przekazywać to w ramach krótkich filmików. Zatem zapraszam Was dzisiaj na pierwszy Breaking News Jordanu w tym nowym sezonie, nowym roku duszpasterskim. W pasterstwie młodzieży odnosimy się w sposób szczególny do hasła, którego nauczyliśmy się na Światowych Dniach Młodzieży, a mianowicie Młodzi Chrystusa. W związku z tym czerpiemy ciągle ze źródeł. Jednym z takich tekstów, które nas inspiruje, jest list świętego Jana Pawła II do młodych z 1985 roku. I tam w jednym punkcie papież Jan Paweł II mówi tak: Chrystus rozmawia z młodym człowiekiem. Jako dowód tego podaje Ewangelię o bogatym młodzieńcu, w której właśnie bogaty młodzieniec spotyka się z Chrystusem i otrzymuje od Chrystusa wskazania. Okazuje się, że jest temu bogatemu młodzieńcowi ciężko dołączyć, złączyć się i pójść za Chrystusem i spotykamy go tam smutnego. Natomiast nie wiemy, jak dalej potoczyły się losy tego młodego człowieka. Może losy tego młodego człowieka to los każdego z nas, młodych, bo mamy wiele możliwości i jedną drogę życia, którą daje Chrystus. Jest ona szalenie wymagająca, ale też przepiękna i tak naprawdę dodaje powera sam Chrystus z tym wszystkim, co będziemy na co dzień robili. Zatem przed nami w tym tygodniu niezwykłe spotkania. W pierwszej kolejności bycie z samym Chrystusem, czyli w piątek o 19:30 w Kościele Bożego Ciała spotykamy się na Eucharystii. Po Eucharystii jest adoracja, a po adoracji mamy wspólnotę. Siadamy ze sobą, rozmawiamy, pijemy herbatę, poruszamy ciekawe tematy, by być nawzajem dla siebie po prostu darem jako człowiek. Oprócz tego w tym tygodniu spotyka się również nasz chór i orkiestra Jordan. To jest niesamowity twór, który jest pełen ludzkich talentów, darów, kierowane przez Tomasza Karwańskiego, dyrygenta, a wcześniej przez Ducha Świętego i przynoszą oni niesamowite owoce swojej pracy, więc powiem więcej, w tym tygodniu jest także nabór do chóru i do orkiestry, zatem jeśli jesteś super utalentowany, to gdzieś tutaj będzie link do chóru i orkiestry i możesz dołączyć. Zapraszam. Prócz tego w duszpasterstwie staramy się robić coś miłosiernego względem ubogich. Spotykamy się każdą środę o godzinie 18 w jadłodajni u sióstr Elżbietanek przy ulicy Łąkowej 4, aby wspólnie przygotowywać kanapki dla osób ubogich, które nie mają jedzenia, które są samotne, którym ciężej wiedzie się w życiu i które każdego dnia między 10 a 12 przychodzą do sióstr, aby skosztować coś ciepłego, aby wziąć jakiś prowiant na cały dzień. W związku z tym, to są takie nasze wydarzenia w tym tygodniu. Oprócz tego zapowiem, że już 11 października o godzinie 18 będziemy mieli wspólną, inaugurującą rok duszpasterski mszę świętą, a 24 i 25 października jest nasza typowa rakieta bomba, czyli Paradiso 2020 na Świętej Górze w Gostyniu. Zapraszam Was na to wszystko, ale przede wszystkim bądźmy młodymi Chrystusa. Do zobaczenia!